Porażka lidera, zmiana na pozycji wicelidera oraz przełamanie górali. Za nami kolejne wypełnione emocjami dni w Fortuna pierwszej lidze. Zapraszamy Was na nasz magazyn 13. kolejki zaplecza PKO Ekstraklasy. Oto rozkład jazdy na 13. kolejkę Fortuna pierwszej ligi. Przed nami było sporo interesująco zapowiadających się starć, a na pierwszy plan wysuwały się mecze Motoru Lublin z Odrą Opole, czy też Podbeskidzia Bielsko-Biała z Wisłą Kraków. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Płocka, gdzie chcąca zatrzeć złe wrażenie po wysokiej porażce z Miedzią Legnica Wisła podejmowała ostatniego w ligowej stawce Chrobrego Głogów. Gospodarze do meczu przystąpili z nowym szkoleniowcem na ławce, gdyż Dariusz Żuraw zastąpił Marka Saganowskiego. W pierwszej połowie pod obiema bramkami nie działo się zbyt wiele. W ekipie Wisły celny strzał oddał Hiszpański. Z kolei w Chrobrym w światło bramki nie zdołał trafić Bogusz. Więcej zaczęło dziać się po zmianie stron. W jednej z pierwszych ofensywnych akcji w drugiej odsłonie w polu karnym nieprzepisowo powstrzymany został Kocyła i arbiter wskazał na 11 metr. Do rzutu karnego podszedł Łukasz Cekulski i pewnym płaskim strzałem otworzył wynik w Płocku. Chrobry błyskawicznie zareagował. Już 180 sekund później po centrze z rzutu wolnego idealnie w powietrze wyszedł Gabriel Estigaribia, po czym precyzyjnie główkował. Dla Brazylijczyka to pierwsze trafienie w barwach ekipy z Głogowa, dzięki czemu było 1-1. Płocczanie ruszyli, aby odzyskać przewagę. Po ponad godzinie ze strzałem Szwocha poradził sobie Węglarz, natomiast przy dobitce odgwizdany został spalony, chociaż i z nią uporał się bramkarz gości. Chwilę później znów zaatakowali nawciarze. W pole karne zagrał Hiszpański, a tam w swoim stylu do siatki trafił Sekulski. Nie zawodzi w takich sytuacjach snajper Wisły, który wykorzystał to, że Michalec nie był w stanie oddalić zagrożenia. Gospodarze żądni byli kolejnych trafień. Szczególnie aktywny był doświadczony Janus. Pierwszy z jego strzałów sparował Węglarz. Z kolei kilka chwil później piłkarz Płocczan został zablokowany przez Michalca. Arbiter początkowo wskazał na wapno za zagranie ręką kapitana gości, ale po analizie VAR decyzja ta została zmieniona. W związku z tym Chrobry wciąż mógł walczyć przynajmniej o remis. Blisko do pięcia swego Głogowianie byli w 90 minucie, ale finalnie defensywa Wisły zapobiegła utracie gola. Wisła ogrywa Chrobrego 2-1 i w debiucie trenera Dariusza Żurawia notuje komplet punktów. Równolegle z meczem w Płocku rozpoczęło się spotkanie w Katowicach. Tutaj Gieksa o komplet punktów walczyła z Beniaminkiem, Polonią Warszawa. Po spokojnych pierwszych fragmentach w 21 minucie do ofensywy ruszyli goście. Dobrze z piłką ruszył Bajdur, zagrał wzdłuż bramki, futbolówka dotarła do Nikodema Zawistowskiego, który oddał skuteczny strzał. Lekko poślizgnął się Michalski, ale był w odpowiednim miejscu Zawistowski i to on wpisuje się na listę strzelców. Gieksa dosyć długo nie była w stanie wykreować zagrożenia pod bramką czarnych koszul. Dopiero w 45 minucie po wrzutce Wasielewskiego główkował Repka, ale poradził sobie z jego próbą Kuchta. Polonia po składnej akcji mogła podwyższyć wynik tuż przed zejściem do szatni. Jednak po główce Kotona nie dał się zaskoczyć Kudła. W drugiej połowie katowiczanie zamierzali odwrócić losy rywalizacji. W 53 minucie po podaniu Błonda w ofensywie odnalazł się stoper gospodarzy Komor, ale ostatecznie został powstrzymany. 120 sekund później szybki atak wyprowadziła Polonia. Bajdur świetnie uruchomił Biedrzyckiego, ten podał do Pawła Tomczyka, a napastnik przyjezdnych podwyższył na 2-0. Odbiła się ta piłka jeszcze od słupka, ale najważniejsze dla polonistów, że wylądowała za linią bramkową. W kolejnych minutach Gieksa biła głową w mur i nie potrafiła sforsować warszawskiej defensywy. W 71 minucie przebojowo ruszył Marzec, ale jego strzał okazał się niecelny. Polonia wygrała w Katowicach 2-0 i mogła wracać do domu w doskonałych nastrojach. W piątkowy wieczór graliśmy w Bielsku Białej. Potrzebujące przełamania pod Beskidzie mierzyło się z rozpędzoną ostatnią Wisłą Kraków. Z pierwszą wartą odnotowania akcją Wiślacy ruszyli po ponad kwadransie. Sporo wolnego miejsca miał Miki Wiar, zdecydował się na indywidualne wykończenie i w taki sposób zaskoczył Procka. Piłka skozłowała jeszcze przed bramkarzem górali, co utrudniło mu skuteczną interwencję. Gospodarze szukali szybkiej odpowiedzi. W 23 minucie dobrze w 16 przedarł się Abate, wyłożył piłkę do Wilmana. Jego strzał z linii wybił kolej, ale dobitka Maksymiliana Banaszewskiego była formalnością i w Bielsku Białej zrobiło się 1-1. Dwie bramki, jedna po drugiej i to zwiastowało dalsze emocje. Jeszcze przed upływem pół godziny sytuacja Białej Gwiazdy mocno się skomplikowała. W środkowej strefie boiska Kacper Duda ostro potraktował Kolęca, a sędzia Krzysztof Jakubik po konsultacji VAR pokazał zawodnikowi gości czerwoną kartkę. Mimo gry w przewadze z poszukiwań drugiego gola nie rezygnowali Wiślacy.
ale ten strzał Baeny nie sięgnął celu. Jeszcze w pierwszej połowie na prowadzenie również chciało wyjść pod Beskidzie. W 40 minucie w bidę wpadł Raton i Bielszczanie otrzymali rzut karny. Do jedenastki podszedł Jaka Kolenc, broni jego strzał Alvaro Raton. Hiszpański bramkarz radzi sobie także z dobitką, a także z ogromnym zamieszaniem i Wiślacy jakimś cudem nie tracą drugiego gola. Górale się jednak nie zniechęcali, w doliczonym czasie jeszcze raz poszukali drogi do siatki. Po dalekim wrzucie piłki z autu futbolówka spadła na nogę Bartosza Bidy, a ten uderzył potężnie z woleja i tym razem Raton musiał skapitulować. Pod Beskidzie do szatni zeszło z jednobramkowym prowadzeniem. Ekipa Grzegorza Mokrego po przerwie chciała odskoczyć na dwa trafienia, jednak próby kolejno Banaszewskiego oraz Abate spaliły na panewce. Wiślacy do końca mieli nadzieję na uratowanie przynajmniej punktu, ale grając w dziesiątkę nie potrafili zdobyć drugiej bramki. Pod Beskidzie przełamało się i dopisało cenne punkty. Kolejne trzy mecze odbyły się w sobotę. Na początek zaglądamy do Gdańska, gdzie na starcie z Lechią zawitała coraz lepiej spisująca się Stal Rzeszów. W pierwszych 30 minutach nieco brakowało podbramkowych sytuacji. Po stronie Lechii niegroźnie uderzał Chłań, natomiast pod drugą bramką groźnie zrobiło się po centrze z rzutu rożnego, ale na posterunku był Bohdan Sarnawski. W 35 minucie zaatakowała Lechia. Centrę z bocznego sektora posłał Mena, a akcję skutecznie zamknął Maksym Chłań. Dla Ukraińca jest to pierwszy gol na polskich boiskach. W 41 minucie gdańszczanie mogli pójść za ciosem, jednak Mena nie potrafił spożytkować dobrze zapowiadającej się kontry. Swoją szansę jeszcze w pierwszej połowie mieli Stalowcy, ale po centrze Warczaka niecelnie główkował Danielewicz. Druga połowa, podobnie jak pierwsza, zaczęła się dosyć spokojnie. Po ponad godzinie Lechia miała okazję z rzutu wolnego, jednak z próbą Kapicia uporał się w rąbel. Stal dążyła do wyrównania. Na mniej niż kwadrans przed końcem ruszyli przyjezdni. Prokicz dokładnie podał do Adlera da Silvy, a coraz skuteczniejszy w ostatnich tygodniach napastnik Rzeszowian potwierdził niezłą dyspozycję. Podrażniona Lechia starała się szybko odzyskać przewagę. W 85 minucie z piłką ruszył Tomasz Neugebauer, miał sporo wolnego miejsca zawodnik gospodarzy i skrzętnie z tego skorzystał, oddając precyzyjny strzał. Neugebauer po raz kolejny udowodnił, że ma dobrze ułożoną nogę i jak się okazało przechylił szale zwycięstwa na korzyść gospodarzy. Lechia wygrała ze Stalą 2-1. Z Gdańska wędrujemy do Sosnowca, gdzie doszło do derbowego starcia Zagłębia z GKS-em Tychy. W 8 minucie po raz pierwszy bramce Tyszan zagrozili gospodarze, ale główka Karwota dosyć znacznie minęła cel. Piłka w siatce po raz pierwszy zatrzepotała, natomiast w 17 minucie pięknym lobem popisał się Bębenek, ale niestety patrząc z perspektywy Zagłębia znajdował się na spalonym. Po raz kolejny sosnowiczanie znaleźli drogę do tyskiej bramki 20 minut później, gdy Wrzesiński zagrał, Zieman dobił, ale i tym razem z powodu spalonego trafienie nie mogło zostać uznane. To już 45 minuta tej rywalizacji. Po dalekiej centrze z rzutu wolnego zgrywa piłkę Żytek, a idealnie nogę przykłada Jakub Budnicki. W tym przypadku nie było wątpliwości, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i to GKS wyszedł na prowadzenie. Na otwarcie drugiej odsłony przebojową akcją popisał się Niewiarowski, ale jego strzał minął światło bramki. Zagłębie nie zamierzało pogodzić się z porażką. Po ponad godzinie Kikolskiego zatrudnił Zielonka, ale młody bramkarz wypożyczony z warszawskiej Legii nie miał problemów ze skuteczną interwencją. Od 70 minuty Tyszanie musieli grać w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą kartkę obejrzał strzelec gola Budnicki. W 81 minucie po raz trzeci do bramki trafili gospodarze. Tym razem zrobił to Sebastian Bonecki, ale po raz trzeci w górę powędrowała chorągiewka sędziego liniowego, gdyż znów na spalonym był dogrywający Wrzesiński. GKS Tychy utrzymał jednobramkową przewagę do końcowego gwizdka i Zagłębie powiększa do 5 serię meczów bez zwycięstwa. W ostatnim z sobotnich meczów na teren Brookbet Termaliki Nięciecza przyjechał niepokonany w tym sezonie w lidze Górnik Łęczna. W 5 minucie z rzutu wolnego celnie przymierzył Karasek, ale dobrze ustawiony był Gostomski. Górnicy nie stwarzali sobie wielu okazji. W 21 minucie swoją obecność w ekipie z Łęcznej chciał zaznaczyć Durmusz, ale jego strzał nie sprawił żadnego zagrożenia. W pierwszej połowie gola szukał również Polarus, jednak jego uderzenie odbił Gostomski. Kolejną akcję gospodarze wyprowadzili już po zmianie stron. W 48 minucie na sytuacyjny strzał w polu karnym zdecydował się Kacper Karasek i zrobił to na tyle dobrze, że Gostomski nie zdołał skutecznie interweniować.
Wymarzone otwarcie drugiej części przez Termalikę i to goście musieli gonić wynik. Górnicy nie zamierzali czekać z odpowiedzią. Najpierw mocno niecelnie uderzył Deja, a następnie strzał Kriezu trafił wprost do rąk Tomasza Loski. Na kwadrans przed końcem drugiego gola szukali gospodarze. Dośrodkowanie w pole karne posłał Dąbrowski, a tam świetnie szczupakiem uderzył Maciej Ambrosiewicz. Mamy 2-0 dla Bruchbet Termaliki i sytuacja Łęcznian stała się już niezwykle trudna. Kilka chwil później jeszcze raz ruszyli gospodarze, a szarżującego Braneckiego w polu karnym sfaulował Sisse. Sędzia nie miał wątpliwości, że Termalice należy się rzut karny. Jedenastkę na gola pewnie zamienił praktycznie niezawodny w tym elemencie Wiktor Biedrzycki i stało się jasne, że 3 punkty zostaną w niecieczy. Górnicy do końca nie składali broni, ale ta główka Roginicza minęła światło bramki. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego mogli jeszcze dobić rywali, jednak po uderzeniu Radwańskiego piłka odbiła się od poprzeczki i opuściła plac gry. Bruchbet Termalika wygrywa 3-0 i pierwsza ligowa porażka Górnika staje się faktem. Czas na pierwszy z 2 niedzielnych meczów. Najpierw jesteśmy w Lublinie, gdzie Motor, który w poprzedniej kolejce zdołał się przełamać, gościł rewelacyjnego lidera Odrę Opole. Już w pierwszej minucie strzał oddali przyjezdni, ale próba Antczaka znacznie minęła bramkę. Motor Halucha zatrudnił dopiero po ponad 2 kwadransach, jednak po uderzeniu Wojtkowskiego bramkarz Odry nie miał problemów ze złapaniem piłki. Na więcej emocji liczyliśmy w drugiej połowie. Po wznowieniu gry szybko do ataku przeszedł Motor. W 48 minucie mocny strzał oddał Palacz i z problemami interweniował Haluch. Odra również chciała zaskoczyć rywala. Jeszcze przed upływem godziny najpierw groźnie zrobiło się po centrze z rzutu wolnego, a następnie po wrzutce Szreka jeden z Opolan był centymetry od zdobycia bramki. Po chwili jesteśmy już pod 2. Na wino przeciwnika Wójcik, ale po raz kolejny nie dał się zaskoczyć Haluch. W 67 minucie ponownie w jednej z głównych ról wystąpił Wójcik, a po jego podaniu piłka dotarła do Arkadiusza Najemskiego, który wykorzystał nadarzającą się okazję. Miał małe problemy z przygotowaniem futbolówki do strzału Najemski, ale najważniejszy dla gospodarzy był efekt. Odra musiała szukać wyrównania, jednak to motorowcy mieli kolejną szansę. Strzał Wolskiego odbił Haluch, a dobitka Wełniaka wylądowała w rękach bramkarza gości. W doliczonym czasie z jeszcze jedną kontrą ruszyli Lublinianie. Świetnie przedarł się Ceglarz, posłał dośrodkowanie w pole karne, gdzie świetnie nogę przystawił Kacper Wełniak. Przełamanie Wełniaka, gdyż to jego pierwszy gol w bieżącym sezonie. W ten sposób Motor pogrążył Odrę i lider musiał uznać wyższość Beniaminka z Lublina. Po Lublinie zaglądamy do Rzeszowa. Znajdująca się przed tą kolejką tuż nad strefą spadkową Resowia grała z notującą 3 kolejne zwycięstwa Arką Gdynia. Szybko w tym spotkaniu przechodzimy do konkretów. W 18 minucie w pole karne zacentrował Gojny, niepilnowany był Sebastian Milewski, przyjął piłkę i pewnym strzałem pokonał Gliwę. Przysnęła obrona Resowi i Arkowcy wyszli na prowadzenie. W 25 minucie rzut wolny mieli Rzeszowianie. Centrę w 16 posłał Łyszczarz, a piłka po główce Chuchro trafiła w poprzeczkę. Chwilę później Resowia miała jeszcze rzut wolny. Wykonawcą stałego fragmentu ponownie był Łyszczarz, a skutecznym egzekutorem okazał się Bartłomiej Ciepiela. Tym razem lepiej mogła zachować się defensywa Gdynian i na tablicy wyników było już 1-1. Do przerwy więcej goli nie padło, a na początku drugiej części Resowie rozmontował duet Kobacki-Czubak. Przynajmniej tak się wydawało, bowiem po analizie VAR gol ten został anulowany i Karol Czubak musiał obejść się smakiem. 180 sekund później z kolejną akcją ruszyli Arkowcy. Adamczyk na wolne pole wypuścił Olafa Kobackiego i ten popisał się rewelacyjnym wykończeniem. Po raz kolejny udowadnia wysoką dyspozycję Kobacki, a goście po raz drugi wyszli na prowadzenie. Resowia nie potrafiła zareagować, a Arkowcy mieli kolejne okazje. W 62 minucie mocno huknął Skóra, a w 69 minucie uderzenie do Brodki powstrzymał Gliwa. Arka odnosi 4. z rzędu ligowe zwycięstwo i coraz mocniej puka do ligowej czołówki. Na poniedziałkowe zamknięcie kolejki przenosimy się do Pruszkowa, gdzie mający na koncie 4 kolejne ligowe porażki Znicz rywalizował z wiceliderem rozgrywek Miedzią Legnica. Obie drużyny w mecz chciały wejść ofensywnie. W 6 minucie celny strzał zanotował Antonik, a Znicz pod bramkę Legniczan przeniósł się niespełna 4 minuty później. Piłka nieco przypadkowo dotarła do Wiktora Nowaka, ten przygotował sobie piłkę do strzału i uderzył nie do obrony. Świetne zachowanie młodzieżowca w barwach gospodarzy, który potwierdza swój wysoki potencjał. Znicz za ciosem starał się pójść jeszcze w pierwszej połowie. Po ponad pół godzinie dubletu szukał Nowak, a w 42 minucie centymetry od szczęścia był Błyszko, ale jego próba zatrzymała się na słupku.
Po przerwie jeszcze raz ruszyli Pruszkowianie. Ponownie w roli głównej wystąpił Nowak i odbił jego strzał Mądrzyk. Przed upływem godziny stały fragment w ofensywie wreszcie mieli przyjezdni. Po dośrodkowaniu nie potrafili wybić piłki gospodarze, a skrzętnie wykorzystał to Kamil Drygas. Piąty gol w tym sezonie doświadczonego pomocnika i w Pruszkowie znów był remis. Co więcej, teraz to Miedź złapała wiatr w żagle. W 68 minucie w ostatniej chwili zablokowany został Drzazga, a w 82 minucie znów niebezpiecznie zrobiło się po centrze ze stałego fragmentu, ale tym razem uporała się z zagrożeniem defensywa Znicza. Mecz w Pruszkowie zakończył się remisem, który pozostawia niedosyt po obu stronach. Tak prezentują się wszystkie wyniki 13 kolejki. Odra Opole musiała uznać wyższość Motoru Lublin, Górnik Łęczna poległ w Niecieczy, a 3 punkty dopisały ekipy Polonii Warszawa, Lechii Gdańsk, GKS-u Tychy, Podbeskidzia Diabelsko-Biała, Wisły Płock oraz Arki Gdynia. Do jedynego remisu doszło w starciu Znicza Pruszków z Miedzią Legnica. W tabeli mimo porażki na pierwszym miejscu utrzymuje się Odra Opole, nowym wiceliderem rozgrywek został natomiast GKS Tychy. W dole tabeli też nastąpiło nieco zmian. Ze strefy spadkowej wydostało się Podbeskidzie Bielsko-Biała, z kolei pod kreską znajdują się Resowia, Zagłębie, Sosnowiec i Chrobry Głogów. W klasyfikacji strzelców z liderującym Angelem Rodado zrównał się Łukasz Sekulski. Snajperzy Wisły Kraków i Wisły Płock mają na swoich kontach po 9 trafień. A to już plan gier następnej, 14 serii spotkań. W niej na teren lidera z Opola zawita Górnik Łęczna, Wisła Kraków podejmie Zagłębie Sosnowiec, a GKS Tychy zmierzy się z Lechią Gdańsk. Za dziś już bardzo serdecznie dziękujemy, na kolejny magazyn Fortuna Pierwszej Ligi tradycyjnie zapraszamy za tydzień, a w międzyczasie czekają nas m.in. emocje związane z Fortuna Pucharem Polski. W związku z tym zostawcie swoją subskrypcję i bądźcie z nami w najbliższych dniach.